Witam serdecznie ze Słonecznej Florydy, Jaśmin z tej strony, a dzisiaj będzie o drinkach, imprezach i paznokciach. Wiem, przeraża Was ten tytuł i ja sobie zupełnie zdaję sprawę z tego, że jeżeli ktoś zasubskrybował ten kanał po to, żeby dowiedzieć się czegoś o emigracji do Stanów Zjednoczonych albo czegoś o seryjnych mordercach, czyli takie powiedzmy dwa główne punkty programu, no to powiedziałabym szczerze, może być zaskoczony, ale czasami tak jest. A ta informacja, którą dzisiaj przekażę, mam takie dwie nowinki, może uratować czyjeś zdrowie i życie, więc na dobrą sprawę czemu tego nie przedstawić. Jak mówię, to są nowinki, te tematy, które będę poruszać dopiero wchodzą. Mam nadzieję, że po prostu uda się je rozpropagować także na terytorium Polski, bo czemu nie, jeżeli jest fajny pomysł, jeżeli po prostu coś może pomóc, no to na dobrą sprawę wydaje mi się, że fajnie różnego rodzaju rozwiązania podnosić. O co chodzi? Mamy karnawał, imprezy, kluby, gdzieś tam chodzimy, prawda, spotykamy się ze znajomymi. Nie chcę, żebyście myśleli, że to chodzi tylko wyłącznie o imprezy w tym okresie roku. To właściwie, no, to oczywiście może być zastosowane w każdym miejscu i czasie, ale mi się wydaje, że to głównie do pań mówię, każda z nas miała chyba taką sytuację, jeżeli w klubie była więcej niż raz, że jesteśmy na jakiejś imprezie, nawet mogliśmy przyjść z grupą znajomych, a ci znajomi jakoś tak wyparowali gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, może nie byli najlepsi znajomi, albo najlepsi przyjaciele, albo gdzieś się zajęli czymś innym i nagle się okazuje, że jesteśmy w towarzystwie, powiedziałabym, takim, które no niekoniecznie nas, niekoniecznie czujemy się bezpiecznie. Czujemy się zagrożone. Ja przepraszam, że mówię tak bardzo do kobiet, no ale głównie raczej tutaj panie to dotyka. Natomiast no, jeżeli panowie teraz mnie słuchają i jeszcze nie włączyli, to powiem wam, no poczekajcie, może was to zainspiruje, może ta informacja będzie fajna do przekazania właśnie waszym żonom, waszym matkom, w ogóle kobietom w waszym otoczeniu, tam dziewczynom, siostrom, już o córkach nie wspomnę, nie? Więc bo jest jakieś rozwiązanie problemu. No więc, jak mówię, impreza, bar, restauracja, klub. Ważne o to chodzi, żeby tam była obsługa w tym opcji. No i jakby to może być sytuacja taka, że to towarzystwo, które koło nas jest, to może być jakaś grupa, to może być jakaś nieudana pierwsza randka, to może być jakaś znajomość z internetu, którą właśnie, że tak powiem, zaczęliśmy jakoś tam nawiązywać, powiedzmy, kontakt po prostu twarzą w twarz. No i się okazuje, że coś tutaj nie gra, tak? Jeżeli to towarzystwo, sztuk 1, 2, 3, nieważne, zaczyna robić się jakieś napastliwe i rozwiązanie problemu pod tytułem: och, dostałam SMS-a, chyba zostawiam zupę na gazie, strasznie przepraszam, muszę wyjść, nie zadziała. Albo na dobrą sprawę, to też zależy od naszej śmiałości, od sytuacji, w której jesteśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jakie jest rozwiązanie? No bo popatrzycie na lewo, popatrzycie na prawo, jak mówię, to też zależy właśnie od jakiejś tam rodzaju odwagi i tak dalej, jak sytuacja jest napięta. Nie możemy, prawda, liczyć, że wszyscy panowie w otoczeniu nas, jeżeli jesteśmy przy jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji, objawią się, że będą dżentelmenami albo rycerzami na białych koniach, a właściwie na pewno nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że jest jakaś burda i to dopiero po prostu przyzwoitości się jakby w nich obudzi, no bo możemy się czuć zagrożone, raczej w tym wypadku, jak mówię, w momencie, kiedy po prostu no niby wszystko jest jeszcze w porządku, tylko czujemy, że coś jest nie tak. Myślę, że większość z Was słyszało o takich historiach, miało nieszczęście być w podobnych sytuacjach, albo przynajmniej podobne sytuacje obserwować, albo gdzieś tam właśnie znajomą, koleżankę, przyjaciółkę, coś takiego spotkało. Jakie jest rozwiązanie? Oczywiście, no można mówić, nagłaśniać, po prostu nie chodźmy, nie spotykajmy się z nieznajomymi i tak dalej, ale takie sytuacje mogą się zdarzyć zawsze i wszędzie, prawda? Niezależnie od naszego jakby rozsądku, niezależnie od wszystkiego, bo po prostu może się okazać, że koło nas jest funkcjonuje jakaś grupa ludzi, której 5 minut temu nie było. Knajpa w Tampie, w Sankt Petersburgu na Florydzie, wpadła na taki sposób, jak tutaj pomóc. Jak zapewnić tobie w miarę jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, tak? Że jest sytuacja niefajna, nie możesz się wymiksować, nie możesz, dlatego że po prostu jeżeli wyjdziesz, to powiedzmy ta osoba lub ta grupa osób może za tobą pójść.
i zaczynasz się bać, bo w takim wypadku po prostu nie wiadomo za bardzo, co zrobić. Nie jesteś, nie ma innej opcji, tak? Niby zostajesz, niby czekasz, tak dalej. I ta restauracja w knajpie to głównie było w toaletach, była taka informacja wywieszona tam w toaletach, właśnie dla pań, że jeżeli się czują zagrożone, mogą podejść do barmana i zamówić drinka Angel Shot. O co tu chodzi? To jest słowo klucz, to jest wytrych. Ja nie wiem, czy on tam rzeczywiście coś polewał, czy nie. Może i tak polewał, tak żeby nie wychodziło, żeby po prostu tak z nim konszachtujecie. Ale chodziło o to, że jeżeli zamówicie Angel Shota, to barman odprowadzi cię do swojego samochodu, po prostu do parkingu, na parking, po prostu poczekasz, wsiądziesz. Tak pilnując, żeby nikt koło ciebie jakby się tam nie pałętał. Jeżeli zamówisz Angel Shot z lodem, oznacza to, że nie masz własnego samochodu, to jest jakby, albo właśnie no, nie masz go na parkingu, tak, to jest zupełnie normalne, jeżeli chodzi o knajpy, w których się leje alkohol. I w takim wypadku ten barman zamówi ci taksówkę, jakąś Ubera czy cokolwiek takiego i w takim wypadku odprowadzi cię także do tego samochodu. A jeżeli zamówisz Angel Shot z limonką, no to już jest, powiedziałabym, czerwona flaga razy 300, czyli po prostu on ma zadzwonić po policję, czyli już albo jest sytuacja bardzo napięta, albo już coś się stało i potrzebujesz już wsparcia po prostu organów ścigania, tak bym powiedziała. To rozwiązanie oczywiście... To nie jest rozwiązanie problemu jako takiego, że pod tytułem to nie jest kwestia edukacji ludzi, o Jezu, oraz nie róbmy takich rzeczy i w ogóle bądźmy dżentelmenami i w ogóle nie tego i tak dalej owego. Ale na dobrą sprawę przynajmniej jest jakimś rozwiązaniem na teraz. To przyjęło się z dość dużym entuzjazmem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju media. To jest nagłaśniane na różnych Facebookach, nie Facebookach i tak dalej, i tak dalej. To jak mówię, to zafunkcjonowało w Tampie, na Florydzie. Więc nie sądzę, żeby to jakby w każdym stanie, w tym momencie, jeżeli cokolwiek Was spotka gdzieś tam na jakiejś małej knajpce na Alasce, to po prostu ktoś będzie wiedział, co ten Angel Shot oznacza. Nawet nie wiadomo, czy w ogóle, nawet nie mają takiego drinka w menu. Być może, ale mi się wydaje, że po prostu jest to jakieś rozwiązanie, które na tyle zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem, że wydaje się, że będzie się rozszerzało przynajmniej po tych takich bardziej popularnych knajpach, tak? Ja uważam, że to nie jest głupie. Oczywiście, że mogą być inne nazywnictwa, tak? Nie wiem, gdzie oni będą informować takie rzeczy, o takich rzeczach. No nie informują o takich, takie informacje mają wywieszone w damskich toaletach. Natomiast no, oczywiście nie możemy tutaj nikogo dyskryminować. No, powinno być także w męskich toaletach też, niby, nie? Bo panowie też się mogą czuć zagrożeni ze strony innych panów na przykład. No ale jest jakiś pomysł. I uważam, że to wcale nie jest takie głupie, żeby był jakiś taki szyfr. Jestem ciekawa, czy coś, z czymś takim spotkaliście się w Polsce, czy coś takiego po prostu nie warto byłoby właśnie w Polsce gdzieś tam w jakichś knajpach urzeczywistnić, tak? Przenieść. Wiecie, że to nie o to chodzi, że ja każdy pomysł ze Stanów uważam, że można byłoby wszczepić na terytorium Polski, ale te, które są niegłupie i te, które mogą pomóc, no na dobrą sprawę, czemu nie? Oczywiście, że zawsze możemy tu umoralniać, że to nie powinno się spotykać z ludźmi, których się nie zna, a jeszcze się upijać albo pić w ich towarzystwie, Boże, za kretynizm i tak dalej, ale są różne sytuacje, nawet powiedziałabym najbardziej bogobojne i skromne dziewczęta mogą się spotkać z taką sytuacją, niezależnie od ich planów i racjonalnego myślenia. Po prostu to niestety, no, czasami no, sytuacje potrafią być obrzydliwe. Tak? Wiemy, o czym mówimy. Chciałam Wam za to, że mam także dla Was drugą nowinkę, która jest, powiedziałabym, nie chciałam tego dzielić na dwie części, ale jest w jakimś stopniu także dotyczy bezpieczeństwa na różnego rodzaju imprezach. No i raczej, jak mówię, znowu dotyczy bezpieczeństwa kobiet i dziewczyn w jakichś barach, knajpach, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O co chodzi? Mianowicie czterech panów z Północnej Karoliny wpadło na taki pomysł, zainwestowało 1 milion dolarów w startup i wpadło na taki pomysł, to jest lakier do paznokci, który nazywa się Undercover Colors, który w momencie, trochę tak zabrzmi obrzydliwie, ale jeżeli weźmiemy, po prostu będziemy mieć pomalowane pazury, nie, i weźmiemy tego pazurka do swojego drinka, tam zamoczymy, a w tym drinku jest na przykład pigułka gwałtu, albo właśnie jakiś rodzaj znieczulacza, po prostu ktoś nam to dosypał, no to w takim wypadku lakier zmieni kolor. Oczywiście
my wszyscy wiemy, że trzeba uważać, gdzie się tą szklankę stawia, że po prostu trzeba ją mieć na oku. Tylko z drugiej strony po prostu to też czasami to jest niemożliwe, gdzieś się odwrócimy chociaż na sekundę i po prostu ktoś nam coś może dosypać, a wymieniać tego drinka za 15 sekund to też jest nierealne. I tutaj też może być sytuacja właśnie nie tyle, że w jakimś stopniu nie ufamy nawet towarzystwu, w którym jesteśmy, ale nigdy nic nie wiadomo, tak? Więc to wcale nie jest właśnie taki głupi pomysł. A jeszcze z drugiej strony to też popatrzmy na to, że bardzo dużo dziewczyn gdzieś tam ucierpiało z tego, no były kompletnie sobie, nie potrafiły nawet po prostu w jakimkolwiek stopniu tego zweryfikować. Ten projekt jest w fazie startupu. Ja wiem, że pierwsze jakieś palety kolorów mają wyjść w 2017 roku, czyli no w tym roku. Na razie go na rynku nie ma. Trzymam kciuki, żeby się pojawił. Nie wiem za bardzo, jak te palety kolorów będą wyglądać. I wiecie, że ja za bardzo o jakichś takich beauty tematach, beauty, to w ogóle nie rozmawiam, bo to nie moja bajka. Myślę, wydaje, że po prostu jakieś ciekawsze tematy wolę się wypowiadać niż na to. Ale jak coś takiego wyjdzie, to ja to kupię i ja po prostu to przetestuję przed kamerą. Nie wiem za bardzo, jakie te kolory będą. Ja nie wiem, skąd za bardzo wezmę taki środek, żeby wsypać do jakiegoś drinka i po prostu wam pokazać, czy to działa. No ale tak będę się martwić, jak to, że tak powiem, się pojawi. Z tego, co wiem, to panowie zapowiadali, że to chyba będzie działało niezależnie od tego, czy drink jest alkoholowy, czy jest bezalkoholowy. Bo po prostu chodzi o pomalowanie sobie pazurów w tym konkretnym lakierem. Miejmy nadzieję, że po prostu paleta kolorów też będzie jakaś taka dopuszczalna. I że po prostu to nie będzie jakiś taki dramat. No ale z drugiej strony no, też można jakąś stylizację opracować. No sobie część pomalować tak, część pomalować tak. No można coś pokombinować niby, tak? No bo z drugiej strony na jakieś inne wyjście. Ja wiem, że to tak trochę dziwnie brzmi taki włożenia jakiegoś pazurka do kieliszka czy do szklanki. Już nawet nie mówię o butelce z piwem. No ale z drugiej strony no zawsze można to pewnie coś pokombinować. Nie wiem do końca, jak to ma działać. Pomysł jest, wydaje mi się, też ciekawy, no bo jak mówię, mogą być różne sytuacje i w bardzo wielu opcjach dziewczyny, które po prostu ucierpiały, straciły zdrowie, a czasami straciły życie, zostały gdzieś tam zwałcone, cokolwiek takiego się działo, no to po prostu nie spodziewały się czegoś takiego, nie miały możliwości zareagowania. I to jest właśnie tak fajnie, tak właśnie to chciałam połączyć, że właśnie ten lakier do paznokci, ten undercover colors i ten angel shot, czyli to słowo wytrych, to właśnie są takie różne rozwiązania, które jakby pomagają przetrwać. Oczywiście one nie rozwiązują problemu. To nie jest rozwiązanie problemu u podstaw, tak? Że po prostu nie powinno się gwałcić, nie powinno się upijać kobiet i to w ogóle jest niedobre, bo to jest wiadome i taka edukacja prawdopodobnie dziś istnieje, no ale są degeneraci, którzy takie rzeczy robią, czasami bardzo czarujący, taki bardzo po prostu jakby potrafiając omotać, rozumiem. No więc nie mówię tutaj z własnego doświadczenia, ale w jakimś stopniu no, musimy się czegoś jakoś tam ratować, tak? Więc fajnie, że są jakieś inicjatywy, natomiast no, czy to się pojawi w Polsce, to już na pewno nie wiem, bo jeżeli rzeczywiście to będzie miało jakiś tam, to się rzeczywiście sprawdzi, się okaże, to się sprawdzi, no to gdzieś tam się pojawi. Mi się wydaje, że jeżeli oni opracują, ci panowie, jeżeli chodzi, mówimy o tym, o lakierze do paznokci, jeżeli oni opracują właśnie jakiś taki fajny pomysł, i w ogóle samą formułę tego, no to przecież prawdopodobnie można to dodać do każdego lakieru, jakiego się wymyśli. Trochę to będzie dziwne na przykład, że pomalujecie sobie pazurki na czerwono na przykład. Skapnie wam drink właśnie z taką, a nie inną substancją i na przykład jeden pazur wam się zrobi na niebiesko. Właśnie nie wiem do końca, jak to działa, ale, no ale ważniejsze jest zdrowie i życie, tak? A tam kolor to tam co innego. Aby tylko po prostu wymyślili tam, powiedziałabym, lepsze kolory niż na przykład cement, beton i asfalt, no jakieś takie męskie wizje, tylko po prostu, że tak powiem, to będzie coś, co wam się spodoba, tak wizualnie, tak, że to nie będzie rezygnacja z jakiejś tam stylizacji, czy rezygnacja właśnie z jakichś waszych ulubionych kolorów ze względu na bezpieczeństwo, tak. A z drugiej strony to też może być tak, o, to ma pomalowane paznokcie na jakiś taki dziwny kolor, to pewnie wie, że tutaj może coś się zdarzyć. Więc
Tyle dla Was mam. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Jeżeli chodzi właśnie ten lakier to jest jeden temat, bo to trzeba zrobić i tak dalej, to są technikalnie jakieś tam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o to hasło, to wydaje mi się, że to nie jest głupie. Jestem ciekawa, czy spotkałaś się z czymś takim w Polsce, uważacie w ogóle, że to jest potrzebne, czy uważacie, że po prostu nie ma takich problemów w ogóle w knajpach, że nigdy się nie spotkaliście z czymś takim. Nie spotkaliście, tutaj mówię naprawdę tak, że i do panów, bo po prostu nie wiem, jak to wygląda. Tutaj jest raczej spokój. Znaczy, jakoś tak specjalnie po klubach nie chodzę, ale to jest raczej spokój. I powiem Wam, że ja się nie spotkałam właśnie z jakimiś burdami czy czymś takim, tak? Ale no, mówmy się, że no, sytuacje są różne, a to, gdzie ja jestem, na pewno się... Floryta się nie przekłada na cały kraj. Więc to o tym też trzeba pamiętać. Tylko tyle na dzisiaj. To tak troszeczkę weekendowo, no bo wiem, że tutaj są imprezy i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie o tym, żeby cokolwiek robicie. Wiem, że tutaj rozwiązania Wam podałam, ale rozwiązania prawdopodobnie sami tego nie wdrożycie. Więc uważajcie na siebie, pilnujcie się nawzajem, nie znikajcie sobie z oczu. Lepiej być ubezpieczonym, niż po prostu żałować, że cokolwiek się stało dziwnego. Nie przesadzajcie z alkoholem i dobrze się bawcie. Ważniejsze, żeby dobrze się bawić. Tylko rozsądnie, rozsądnie. Teraz moralizatorsko strasznie wyszło. Nie chciałam, żeby tak wyszło, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Fajne imprezy, fajnie się bawcie i uważajcie na siebie. Dzięki wielkie, buziaczki, pa, pa.